Hej, 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 z tej strony Onitronfoman, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie EDC ślepego. Hej, z tej strony Onitronfoman, jak było już w wstępie, dzisiaj zajmiemy się EDC Everyday Carrying, tak, to co nosimy codziennie. Powiem Wam, ja miałem EDC, zanim jeszcze wiedziałem, że to jest EDC, ale zaczniemy od podstaw. Pierwszą rzeczą, pewnie, co jest w sumie najważniejsze, czekajcie, niech się wygada, to w czym to nosimy? Ja używam mojej ukochanej, ulubionej torby. Torbę kupiłem w Toyocie. To torba jest z Lexusa, ale jest bardzo wygodna, jest pojemna, jest wytrzymała. Ma tutaj dwie kieszonki na siatkowe, na jakieś pierdolety podręczne, na przykład butelkę, rękawiczki, kieszeń tylną na jakieś rzeczy, które na przykład szybko potrzebuje dostępu, dokumenty, niedokumenty, no i główną tą, więc torba kosztowała chyba 6 dyszek. Jestem bardzo zadowolony, jest dobry, gruby materiał, wygodny, warto taką kupić. Może niekoniecznie właśnie w Toyocie, ja akurat kupiłem w Toyocie, bo przy okazji jak robię się przegląd, tam kupiłem. No, to więc tego. Po szczególnych filmikach będę pokazywał Wam, co tam noszę w tym moim plecaku na co dzień. Teraz troszkę dzwoni, bo już go ostatnio przegrzebywałem i tak dalej. Najczęściej to mam wszystko tak popakowane, żeby nie dzwoniło, ale to Wam wszystko powiem. Na razie.